Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Przyjechał Marcin. Dzień dobry. Mieliśmy też gościa. Krzychu rower gdzieś poszedł, a my jedziemy na naszą nową miejscówkę. No bo musimy tam troszeczkę pomóc dziewczynom w sprzątaniu, stoły poprzekładać. No i też pewne rzeczy one nie wiedzą, gdzie poustawiać, co z tym zrobić. Tak więc jedziemy, tak? A wy chodźcie z nami. Kolejny dzień upałów. Krzychu się pojawił. A my wyjeżdżamy. Ale Krzychu zmęczony, nie jedzie z nami. No dobra, jedziesz z nami czy nie? Dobra, to później. Piwko mamy tam, chodź. Piwko to kobiety i śpiewki. O, kobiety są kelnerki. Dobra, no, my musimy jechać. Dojechaliśmy do nas. Jesteśmy u nas. Praca w re. Wszystko pograbione liście. No. Tak? A cygiełki niech wynoszą mi te... I plastiki. Dobrze jest, no. No. Muzyka gra. Halo? O, i szyby pomyte. Dobra, dobra, ale jest, wiesz, uważaj, bo to jeszcze mokro, nie? Nie, no wszystko jest okej, nie? Tak, będziemy się powiedzieć te kartony. Powoli wszystko. Nie, nie, no kurde, Marcin, to jest nieba ziemia teraz. O, no, dobra. Czekaj, na razie usiądźmy. Zastanówmy się, koncepcyjnie popracujmy. Ja mam wyłączyć, bardzo proszę, nie pierwsi goście przyjechali. Ja nie możesz robić takiej rzeczy, dublować. Pierwsi goście, ja pierwszy dopuszczę. I nie ma dlatego mówię, nie możesz mi tego dublować, bo będziesz puszczał to pierwszy. Nie, ja już mam film na jutro. To się obraził, no. Już mam tytuł, Marcin się obraził. No, idź do roboty. Nie zwracajcie, na niego uwagi. Już Marcin. Idziemy sprawdzić, bo ktoś się chyba do nas pod prąd podłączył, bo licznik zapieprzał, nas wszystko wyłączyliśmy teraz. Dosłownie, nie wiem, 100 metrów od nas jest sklep z roślinami, nasionami i wziąłem pracownicę, żeby wytłumaczyła. Potrzebujemy 100 metrów trawy zasiać. Coś miałem ubrudzony ten, jak to się mówi, obiektyw. No tutaj mają cały taki sklep, no. Tu będzie to, co potrzebujemy na pewno, żebyśmy się nie zapędzili, bo jak to zwykle w zakupach, później pokupujemy rzeczy niepotrzebne, znaczy potrzebne, ale wiecie, robimy po taniości tak zwanej, bo i tak niedługo zamknięcie. Nawet takie oczko fajne jakby było, bo rybki się wrzuca, widzicie? Wrzuca, no, hoduje. Są ryby. Mają mniejsze, większe. O, coś takiego może. Tutaj na takich siatkach jest to chod... No, tutaj woda na dole i... Jest to rozmnażane, hodowane. A tu też rybki. To jest to samo. A tutaj takie mają pani Tomb Raider. O, tutaj różnego rodzaju drzewka. Inne sadzonki. Większe, mniejsze. Dobra, tam ludzie od trawników. A tu nasi ludzie z landlorką taczką wywożą gruz, bo prosiliśmy o wywiezienie gruzu porobotniczego tutaj. Słuchajcie, przed chwilą byli ogrodnicy i za posianie trawy z gwarancją, że ona wyrośnie tutaj, bo trzeba dowitaminizować tą glebę. Nie powiem ziemię, bo to jest jakiś piach. I tam ją tam, nie wiem, zrobić jak trzeba. Tutaj wszystko, wyliczyli metraż $200. I oni gwarantują, że za 2 tygodnie wyrośnie trawa. Więc weszliśmy w ten układ. Będzie trawa. Dobra, ja przyjechałem do nas. Krzychu, byłeś sobie klapki kupić? Nie kupiłem właśnie, idę chyba jeszcze raz. Soda moja czy twoja? To jest stała tutaj. To, nie to moja. Jak chcesz, to bierz sobie z lodówki piwko, sodę, co tam chcesz. To bierz sobie piwko. A ja skakuję do basenu zaraz. O, gorąco. No bo jest gorąco, nie?
godzinę to bym miał parkiet. One psy dostają wodę normalnie z lodów, do lodówki, do zamrażalnika i z lodem, nie? No właśnie. One to się męczą. Tak. A ja na wieczór ziemniaczki i trzy jajka sadzone. Dobra, ja teraz sobie smoczy owoc. A Krzychu poszedł na miasto, gdzieś tak się przejść, trochę pojechała też na jakieś zakupy. Także jestem sam z psami. Polecam herbatkę Puer na odchudzanie. A tu co? Towarzystwo. Witam kolejnego dnia z rana. Krzychu już co? Byłeś na kawie, ale nie wszedłeś i pijesz kawę kolejną. Byłeś na mieście już, nie? U nas pogoda gorąco, nie Krzychu? Gorąco, strasznie, nie? To czekamy na deszcz, cały czas modlitwy o deszcz. Jeszcze tak chcą przyjść, ale finalnie nie przychodzą. Bo nie aż coś tak leciutko pokropi. Dobra, słuchajcie, ja się dzisiaj trochę ogoliłem. Głowę na zero. I brodę mocno przyciąłem. Sam. I słuchajcie, jadę teraz do Dom Holding, tak? Do Polonii, do naszej nowej bazy, popracować. Po drodze jeszcze na chińskie magazyny. Także chodźcie ze mną. Oświetlenie przyszło z Chin. Dobra, słuchajcie, podjechałem pod chińskie magazyny, biorę swoje paczki i jadę na bazę. To by sobie zdjęcie, bo jest zgniecione, żeby nie było popsute. Dobra, 200 metrów światła. Kurczę, za taką paczuszkę $8 za transport, bo po prostu wziąłem taki trochę przyspieszony, już więcej tego brać nie będę. To powinno kosztować góra $3, dwa, góra 3, no. Dwa. Jechałem teraz na stację benzynową. Tankujemy na fulla i jedziemy dalej. Dobra, ja przyjechałem do bazy, jest też Marcin. Tu są takie światełka, jest tego 100 metrów. No a się okazuje, że druga paczka idzie, ale dopiero przyjdzie. 100 metrów, kto to powiesi? Jakaś małpa po drzewach będzie musiała skakać. No to pokażę, to jest niebieski. Ma możliwość tam zmieniania opcji takie, że tam się świeci tak, siak, srak, nie? O, widzicie? 100 metrów światła. No, trzeba wieszać już powoli banery. I myślę, że tydzień czasu i zaczynamy. Strasznie gorąco jest. Ja już dwie sody pochłonąłem tutaj, jak przyjechałem i ile mamy w lodówce na szczęście zapas. O, kultowy baner jest Polonii. Zrobiliśmy listę zakupów, no pozycji wyszło 20, nie? No i list, więcej nawet, lista zadań. Jest tak gorąco, ja już czwartą sodę piję. Marcin, dopiero jedną. Dobra, Marcin już pojechał. Ja dałem dziewczynom zadania. Jak wykonają, to mogą iść do domu. See you, bye bye. See you tomorrow. Ten o'clock. Yeah. Because maybe some people of the grass. Teraz dziewczyny będą ściągać mi nalepki z tych butelek, bo potrzebuję te butelki. I tomorrow the people make the plants the grass, yes? Yes. No, oni mają przyjść. And maybe Gansberg will come and bring some glasses, parasols, like big umbrella. Yes. And something else. Okay. See you. Bye bye. Przyjechałem kupić drzewkę sody, ludzie się zasłaniają, bo jest tak gorąco od słońca tutaj przy sklepach. Tu już jestem przy Riverside, zaraz będę w domu. Dzisiaj jeszcze jadę kupić biurko, fotel prezesa i... O, tu mi pani daje. I może motocykl jeden kupię. Taki duży. Przyjechałem stroje podlewa, bo jest strasznie gorąco. Zlewamy tu wszystko u sąsiadów też, żeby trochę takiej wilgoci, czegokolwiek tu było. Psom wodę z lodem dajemy.
A ja idę teraz wyrzucić śmieci. Pewnie pójdą za mną. Tutaj też sąsiad nawet drogę zlał całą. Dobra, zabieram sodę do lodówki, trzeba wstawić. No mówię wam, straszny upał, także taką wodę dla psów z taką bryłą lodu. Jak są mniejsze, to Stefan wyciąga i wynosi się, bawi nim tymi bryłami, nie? Co? I do cienia. Oż. Siedzieć tu składać film, ale muszę opuścić ten teren. A ja, o ile nabędę dzisiaj biureczko i fotel prezesa, to sobie zrobię, zainstaluję biuro, bo pora deszczowa jak będzie, to nie będzie można live'ów robić, bo będzie zbyt głośno od deszczu, będzie lało, nie? A to już niedługo będę sobie robił tutaj, a tutaj widzicie, te wejście jest też, po prostu ten stół będzie cofnięty. Ja tu będę miał fotel, tu sobie postawię różnego rodzaju gadżety za mną. No i fotel i biurko. I tu wtedy może parę kamer zrobię, zobaczymy, nie? Tu będzie ktoś mógł przyjść, to mówię, to biurko będzie, ten stół taki kawowo-herbaciany będzie do przodu bardziej na front, do tych takich foteli, a ja tu tylne biurko i tu będzie moje tło. Tak, drewniane. No postawimy tu jakieś tam ozdoby jeszcze. Że mam w bardzo dobrej cenie, jest biureczko za 200 dolka używane. Się okazało, że gość ulicę dalej sprzedaje. Fotel prezesa za 120 dolka w dobrym stanie. No i ma do sprzedania motocykl Honda Phantom. Ale ja jej nie kupię. Ale jest jeszcze, no Phantoma kupię, a Shadowa ma. Shadowa to nie kupię, bo to za ciężki, za drogi. Ale tego Phantoma to może kupię, bo tam dużo nie chcę. Zobaczymy w jakim stanie, bo cena wywoławcza jest 500 dolka, to tanio jest. Czarny, taki jak miałem, identyczny jak miałem kiedyś. Zagadałem z Marcinem, mówi tam, może na spółkę go kupimy i później sprzedamy go. Postawimy go tam, dom holding w Polonii i go później sprzedamy z zyskiem. A sobie pojeździmy, ponagrywamy.